Aniu. Cześć Małgosiu, miło Cię znowu widzieć. Problem podwójnego podbródka to zmora wielu kobiet. Bardzo trudno też jest rozwiązać go w domowym zaciszu. Do tej pory takim radykalnym rozwiązaniem był zabieg liposukcji. Jednak nie zawsze jest to procedura bez konsekwencji, na przykład w postaci nadmiaru luźnej skóry, czy po prostu zbyt wiotka skóra. Czy jest może jakiś skuteczniejszy czy lepszy zabieg, który pomoże nam pozbyć się tego problemu? Są zabiegi alternatywne. Nie oceniamy tutaj, który zabieg jest lepszy, który jest gorszy, dlatego że dobieramy konkretny zabieg dla naszego pacjenta. Rzeczywiście istnieją takie mniej inwazyjne zabiegi niż liposukcja po to, aby pozbyć się podwójnego podbródka, który oczywiście przy żadnych ćwiczeniach nam tutaj nie zejdzie, i po to, żeby odzyskać ten piękny kąt między żuchwą a szyją. Czym właściwie jest podwójny podbródek? Jaka jest przyczyna jego powstania? To jest właśnie tłuszcz, który gromadzi się w postaci takiej poduchy tutaj właśnie w tej okolicy, ale też oczywiście dochodzi do wiotczenia tych tkanek, rozciągnięcia się tutaj mięśni i przyczepów mięśniowych, rozciągnięcia się skóry, i stąd powstaje nam ten podwójny podbródek. Natomiast rzeczywiście główną przyczyną jest tutaj taka poducha tłuszczowa, która nam się z wiekiem niestety i z wagą tworzy, i to z nią właśnie walczymy. Jakie zabiegi polecasz na ten problem? Jakie zabiegi można zastosować w gabinecie medycyny estetycznej i czy możemy sami w domu powalczyć z podwójnym podbródkiem? Oczywiście zawsze proponuję na początku profilaktykę, czyli ćwiczenia, które polegają na napinaniu mięśni. Ale to wszystkie każda z nas może zrobić w domu. Masaże podbródka w ten sposób i w ten sposób. I to powinniśmy robić w domu. Natomiast w momencie, kiedy już pacjent trafia do mnie, to mamy też kilka rozwiązań. Jednym z nich jest tak zabieg Onda, który do tej pory był dostępny tylko na ciało, gdzie usuwaliśmy nadmiar tłuszczu z brzucha, z ud, z pośladków. Natomiast teraz mamy też nową głowicę, właśnie specjalnie przeznaczoną do tej okolicy. Jak działa ta głowica? Onda jest to sprzęt, który produkuje fale o długości 2,45 GHz. Te fale mają powinowactwo wyłącznie do tkanki tłuszczowej, dlatego przechodzą przez skórę, nie uszkadzają jej, bardzo mocno podgrzewają samą tkankę tłuszczową, dochodzi do takiego, do takiej nadmiernej, do produkcji nadmiernej energii wewnątrz adipocyta, czyli tej komórki tłuszczowej. Następnie takie małe pęcherzyki tłuszczu wydostają się poza adipocyt, ale komórka jest na tyle podgrzana, na tyle ma dużo energii, że w pewnym momencie pęka, rozpada się i zmniejsza nam się właśnie tutaj ilość tkanki tłuszczowej. Czy dobrze rozumiem, że na skutek podgrzania nasza skóra będzie się także delikatnie obkurczała, dzięki czemu nie będziemy miały efektu nadmiaru luźnej skóry po zabiegu? Małgosiu, genialnie rozumujesz. Właśnie tak jest, że najpierw działamy na tkankę tłuszczową, czyli bezpośrednio na tą przyczynę, ale poprzez emitowanie dużej energii cieplnej dochodzi też do obkurczenia tutaj skóry, więc razem z pozbyciem się tkanki tłuszczowej, zmniejszeniem się jej ilości, napinamy też skórę. My nie poprzestajemy na tym zabiegu. Dołączamy do tego też zabieg Aikuna na jednej sesji, gdzie rozmasowujemy obrabianą tkankę, czyli tą okolicę, tak żeby rozprowadzić ten rozpuszczony tłuszczyk, żeby on się szybciej wyeliminował, a także pobudzić skórę do produkcji nowych fibroblasty do produkcji kolagenu, tak żeby uzyskać ten, odbudować ten bardzo ładny, nowy owal. Czy pomiędzy tymi zabiegami jest konieczność czy zalecenie jakichś dodatkowych zabiegów typu na przykład mezoterapia, które będą dodatkowo stymulować naszą skórę? Czy ten zabieg nie wymaga dodatkowych, nazwijmy to, ulepszeń?
Jeśli chodzi o podwójny podbródek, to nie musimy tutaj wprowadzać nowych zabiegów mezoterapii. Natomiast jeżeli chcemy poprawić jakość skóry, która zazwyczaj w tym wieku już wymaga pracy, to tak, to wprowadzamy też i inne zabiegi. Muszę też powiedzieć, że ONDA jest wspaniałym zabiegiem, skupia się na tej części, o właśnie tej tutaj podbródką. Natomiast nie pracujemy sensu stricte na przykład nad objętością policzków. Tutaj też możemy użyć inny produkt, taki, który kiedyś taki zabieg był nazywany lipolizą. Teraz są to produkty łagodniejsze, nie dające aż takiego dużego obrzęku, ale też powodujące zmniejszenie ilości tłuszczu w tej okolicy i jednocześnie obkurczenie skóry. Taki preparat wprowadzamy kaniulą pod skórę do tkanki tłuszczowej. Wprowadzamy na jedną i na drugą stronę około 5 do 10 nawet mililitrów, dlatego też po zabiegu pacjent wychodzi jak chomik, ale bardzo szybko ten efekt jest niwelowany i na drugi dzień może spokojnie pójść do pracy, a tutaj następuje rozbicie tkanki tłuszczowej, zmniejszenie objętości policzków i poprawa napięcia skóry. Powiedzmy zatem o ilości potrzebnych zabiegów. Efekty chcemy mieć szybko, najlepiej natychmiast i to przy minimalnej ilości wizyt w gabinecie lekarskim. Jak to jest z zabiegami, o których opowiadałaś? Ile, jak często należy je wykonywać? Jeśli chodzi o zabieg ONDA, to wykonujemy mniej więcej 4 zabiegi w odstępach dwutygodniowych. Natomiast jeśli chodzi o zabieg ten rozpuszczania tłuszczu, też wykonujemy około 3-4 zabiegów w odstępach co 2 tygodnie. W tym czasie następuje redukcja tkanki tłuszczowej i poprawa napięcia skóry. Natomiast to jest taki ogólny schemat zabiegowy. Tutaj po każdym zabiegu mamy już określony efekt. I po prostu musimy dobrać to indywidualnie do pacjenta. Jeśli podbródek jest większy, potrzebujemy tych zabiegów 4 lub więcej. Jeżeli mniejszy, mogą być to na przykład 2 zabiegi. To w zależności od tego, ile tej tkanki tłuszczowej chcemy zredukować. Swojego czasu bardzo popularnymi zabiegami iniekcyjnymi na podwójny podbródek była Belkira lub Kybella. Czy nadal te zabiegi są wykonywane? Belkira lub Kybella. Kybella to jest ten sam preparat, który był używany w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych. W Polsce rzeczywiście Belkira. Bardzo rzadko, chyba teraz w zasadzie nie jest dostępna, dawała bardzo duże obrzęki, jeśli chodzi o podbródek. Nie wykluczone, że ten preparat wróci na nasz rynek. Aktualnie nie jest on bardzo popularny. A jak wygląda kwalifikacja do zabiegu? Jest tak, że niektóre panie mają naprawdę duży problem, same niekiedy żartują, że to nie jest podwójny, a już nawet potrójny podbródek. A niektóre panie w zasadzie muszą dokładnie pokazać, o co im chodzi, bo niewiele osób widzi u nich problem. Więc jeszcze raz, kto może, a kto nie powinien poddawać się temu zabiegowi? Jeżeli mamy tutaj szczupły podbródeczek, a tylko wiszącą skórę, to ten zabieg nie jest przeznaczony dla tych pacjentów. To musi być tkanka tłuszczowa, dlatego podczas kwalifikacji wstępnej patrzę, czy jest to tkanka tłuszczowa, czy mogę ją ująć, czy badaniem stwierdzam, czy jest to tylko obwisła skóra, czy jest to właśnie poduszka tłuszczowa. Sprawdzam też, gdzie jest zlokalizowany tłuszcz, czy tylko w podbródku, czy jeszcze w tych okolicach bocznych, czy również w policzkach i na tej podstawie dobieramy zabiegi. Aniu, dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia, Małgosiu.